Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć teraz parę słów na temat sposobu renderowania cząstek w powiązaniu z czymś takim jak grupy. A więc przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj przygotowane takie cztery obiekty, przypominające troszeczkę zwykłe litery. One są zrobione po prostu ze zwykłych kubów, nic nadzwyczajnego, bardzo prosta edycja. Więc mamy takie cztery litery i teraz tak. Cztery litery się w ogóle kojarzą dziwnie, no ale to już przypadek, tak jakoś wyszło. Dodajmy teraz do sceny coś takiego jak mesh i ten mesh w formie zwykłego plane'a ustawię troszkę na górze, a następnie dodam do niego system cząstek. Ten system cząstek w domyślnej postaci sypie cząstkami bez najmniejszej żenady. Jest ich sporo, w związku z tym ograniczę ich ilość na przykład tylko do 100, aby było troszkę rzadsze to sypanie. No i teraz wiemy z poprzednich tutoriali, że możemy zmienić sposób renderowania tych cząstek w panelu render, na przykład na object. Gdybym chciał, aby z tego plane'a sypały się cząstki takie na przykład jak literka A, która teraz de facto nazywa się cube, nazwijmy ją A, tę nazwijmy B, przepraszam, że nie zrobiłem tego wcześniej, ale zwyczajnie zapomniałem. Nie jest to dużo czasu, więc już mam to wszystko poprawione. Więc jeżeli chciałbym, aby z tego systemu cząstek wlatywały literki A, to musiałbym wybrać taką literkę A. W tym momencie one tutaj już wylatują. Oczywiście teraz tego nie widać, ale zaraz to myślę stanie się widoczne. Obrócę troszeczkę ten emiter. No i niestety dalej lecą tak krzywo. Można byłoby je obrócić korzystając z zakładki Rotation. A więc włączę dla nich Rotation. Ustawię Object Z. Zobaczmy jak teraz będzie. Musiałem tutaj pokombinować troszeczkę. Object X, Object Y, o, teraz jest dobrze. Już myślałem, że ten tutorial będzie trzeba nagrywać jeszcze raz, ponieważ skopałem początek, ale na razie uratowane wszystko, więc możemy jechać dalej. A więc widać, że teraz wyskakują nam z tego emitera literki A. Gdybym chciał, żeby to były literki B, musiałem oczywiście w tym panelu render zmienić obiekt A na obiekt B. Ale niestety nie dałoby się w ten sposób wykorzystać wszystkich czterech liter, lub choćby tylko dwóch. W związku z tym istnieje jeszcze jedna opcja, o której w tym tutorialu chcę powiedzieć, która nazywa się Group. Group pozwala wybrać grupę obiektów. Aby jednak było to możliwe, trzeba mieć jakąś grupę. Możemy zgrupować te obiekty, zaznaczając je, a następnie naciskając klawisz Ctrl-G. To powoduje, że obiekty dodają się do grupy. I nie wiadomo, co to jest za grupa, ani gdzie ona jest. Jeżeli jednak klikniemy sobie dowolny z tych obiektów, na przykład obiekt B, i przejdziemy do panelu Object, znajdziemy tam taki panel jak Groups. I tam są właśnie wymienione wszystkie grupy, do których należy ten obiekt. Tak samo do tej grupy Groups należy również literka A, literka C i literka D, ponieważ wszystkie były zaznaczone, gdy wciskałem Ctrl-G. Gdybym chciał usunąć obiekt z grupy, naciskam Ctrl-Alt-G i wtedy mogę usunąć obiekt z grupy. Ctrl-G dodaje go ponownie, ale w tym momencie tworzona jest również nowa grupa. I ta nowa grupa nazywa się Group001. Tak to wygląda. Mogę taką grupę usunąć również usuwając panel dla tej grupy stąd. Gdybym chciał taki obiekt dodać do grupy Group, czyli tej, która została stworzona wcześniej, rozwijam listę, naciskając na guzik Add to Group, i dodaję obiekt do grupy. To takie małe wprowadzenie odnośnie grup, tak w ogóle. Grupy są bardzo przydatne i akurat w przypadku cząstek w tym momencie właśnie będą nam potrzebne. A więc, jeżeli już mam grupę, mogę zmienić jej nazwę na przykład na litery. I teraz każda z tych liter jest w grupie litery. Nawiasem mówiąc, można te grupy wyświetlać również w Outlinerze za pomocą menu wyboru widoku Groups. I wtedy mam tutaj po prostu litery zgrupowane. Dobra, teraz tak, gdzieś tutaj jest mój emiter. W tym emiterze wybieram sobie grupę zamiast obiektu. Już ją mam wybraną, wtedy oczywiście zmieniają się tutaj opcje. I teraz należy wybrać, z której grupy chcę mieć wyświetlane obiekty. Mam tutaj grupę 001, która jest pusta, więc jeżeli użyję takiej grupy, nic się nie będzie pojawiało. Jeżeli wybiorę sobie grupę litery, w tym momencie będę tutaj miał litery. I jak widzimy, są to litery różne. One się wydostają z tego plane'a i spadają zupełnie swobodnie. Mam nadzieję, że to można będzie tutaj zobaczyć. Proszę zobaczyć, mam literę A, literę B, literę D, tam gdzieś literę C widać. Także w ogóle super bajka. Ogólnie rzecz biorąc działa. No i teraz warto byłoby przyjrzeć się troszeczkę opcjom, które są tutaj.
które pozwalają troszeczkę tę grupę stuningować. Aby jednak literki były troszeczkę dalej od siebie, dodam jeszcze do nich pewną prędkość losową, po to, aby się troszeczkę bardziej rozszerzały, tutaj wysypując się. Zobaczmy, czy coś pomoże. Nie widzę, żeby coś pomogło sensownego. A, bo dałem emission random, to nie o to chodziło. Chodziło mi o velocity random. Pach. Myślę, że trzeba dać będzie więcej, z 5 może. O, teraz już jest lepiej. Widzę, że one wypadają i są w różnych odległościach. Więc teraz wracając do grupy, mamy tutaj różnego rodzaju opcje. Przede wszystkim pierwsza opcja z brzegu to jest opcja taka jak whole group. Whole group oznacza, że lecieć będzie cała grupa od razu. Jak widzę, po włączeniu tej opcji leci cała grupa, a więc wszystkie cztery litery dokładnie tak ustawione, jak były tutaj. Jeżeli którąś z tych liter przesunę, ona się przesunie również w wygenerowanym przez cząstki wyniku. No i takie grupy mogą lecieć jako jeden zwarty układ. Oczywiście taka cząstka niosąca za sobą całą grupę nie będzie miała jakichś sensownych własności związanych z odbijaniem, wielkością i tak dalej. No ale można, jeżeli ktoś chce. Kolejna opcja to jest opcja, która nazywa się pick random. Obecnie wybieranie obiektów z grupy odbywa się po kolei. Żeby sprawdzić, czy to jest prawda, dodajemy sobie 10 cząstek tylko. One się będą generować przez 200 klatek. Spróbujmy zobaczyć, która z nich wyleci jako pierwsza. Nakłamałem, powiedziałem, że po kolei, natomiast wcale nie są po kolei. Albo ta kolejność zależy od czegoś innego, niż mi się wydaje. A więc leci C, później B, później A, później D, C, B, A, D, C, B i tak dalej. Jeżeli cząstek byłoby na przykład 20, to ta kolejność nadal byłaby taka sama. Leci C, B, A, potem jest jakiś błąd kasza, później A, C, D, B, A, C, D, B i tak dalej. Myślę, że ta kolejność jest zawsze taka sama w każdym cyklu generowania grupy. Mimo tego, że to nie jest akurat pierwszy obiekt w grupie. Być może nie jest pierwszy dlatego, że na samym końcu dodałem literkę D i to mogło zmienić tę kolejność. Może także ostatni obiekt dodany do grupy jest pierwszy wybierany z tej grupy. To są moje domysły, nie będę tutaj w to głębiej wchodził, żeby się już bardziej nie ośmieszać. W każdym razie myślę, że tutaj wiadomo, o co chodzi. Kolejność jest ustawiona z góry. Dlatego ta opcja pick random pozwala wybierać obiekt z grupy całkowicie losowo. I teraz nie da się ustalić takiej kolejności, która byłaby spójna. Jak widać, mamy tutaj cały czas eleganckie błędy cache'a, dlatego spróbuję tego cache'a poprawić. Dajmy mu co jedną klatkę generowanie. I teraz widzimy, że 3 razy poleciało A, 2 razy C i to sobie tak leci w sposób trudny do przewidzenia. Można łatwo sprawdzić, czy posiadacie zdolności jasnowidzenia, jeżeli wymienicie wszystkie literki, one właśnie w takiej kolejności później wypadną. Bardzo prosty test, można wziąć pierwszego lepszego jasnowidza z jakiejś budki gdzieś na bulwarze, zadać mu takie pytanie i za pomocą blendera możecie od razu gościa przetestować, czy zna się na jasnowidzeniu, czy nie. Zasadniczo to jest opcja pick random. Można także wybrać fajną opcję, która nazywa się use count i ta opcja pozwala nam określić, ile każdego z obiektów będziemy mieli w grupie. Wystarczy tylko określić liczbę. Na przykład chciałbym, żeby liter A było czterokrotnie więcej niż wszystkich pozostałych. No więc będą leciały. Jak widać, poleciały 4 literki A, teraz znowu są 4 literki A, później C, D i B, a później znowu 4 literki A i tak dalej. Jeżeli wybiorę sobie opcję pick random, to litery będą wylatywały losowo, ale tak naprawdę ich łączny udział będzie taki, że litery A będzie 4 razy więcej niż każdej innej w tym systemie. Mogę także dodać nową literę. Mogę na przykład nacisnąć guzik plus i zdecydować, że litera A będzie kolejny raz 4 razy generowana. Gdyby nie było pick random, powstanie taka seria. Poleci litera D jeden raz, później 4 razy litera A, później litera B jeden raz, litera C jeden raz i znowu 4 razy litera A. Za pomocą tego ustawienia możemy bardzo fajnie określić, jak będą wyglądały generowane przez nas serie wysyłane przez system cząstek z naszymi obiektami. Ok, poza useCount mamy standardowe opcje takie jak size, określające wielkość naszych literek, to już znamy, oraz random size. Pozostają także jeszcze opcje znane nam już na przykład z tego, co robił panel object. To znaczy możliwość określenia przesunięcia globalnego dla generowanych obiektów, rotacji tych obiektów, ewentualnie ich skali. Jeżeli skalę chciałbym mieć w ten sposób określoną, no to wtedy mogę ją zmniejszyć na przykład tutaj, ale później na przykład literka A może być większa i ona tu się powinna teraz ładnie generować, zobaczymy. Niestety nie leci większa, ciekawe czemu. A, bo wyłączyłem skalę, no więc teraz jeżeli będę miał tą skalę odtworzoną na 1,
to wtedy powinno być już wszystko ok. No więc w ten sposób dosyć chaotycznie, ale myślę, że wytłumaczyłem, o co chodzi z tym panelem typu Grope. Bardzo fajny zestaw opcji. I teraz od razu taka mała dygresja związana z zastosowaniem. Literki nam nie będą już potrzebne. Weźmy sobie może X. Naciskam X i tu się nic nie dzieje. Proszę zobaczyć, coś dziwnego zmajstrowałem chyba. Ok. Nie mogę wywalić tej litery. Bardzo to dziwna rzecz. Ciekawe. Bardzo interesujące. X. Może caps lock. Dobra, nieważne. Tą literkę mogę zawsze ukryć przez H. I w tym momencie już się jej pozbyłem. Jeżeli chcielibyśmy, żeby z takiego plane'a wysypywały się cząstki, które świecą, to znaczy wysyłają własne światło, to może nam się przydać to generowanie cząstek przy pomocy grup, czy też robienie instancji obiektów za pomocą grupy. Załóżmy, że mamy tutaj plane'a, który będzie odsunięty troszeczkę w tył i będę miał tutaj cząstki, które się będą generować na przykład w taki sposób, że będą sobie wylatywać z tego plane'a. Ustawię go może tutaj, on jest w takiej odległości, o, niech będzie taka. Dobra, teraz ustawię sobie kamerę w tym widoku, tak aby tą scenę było widać jakoś w miarę sensownie. No i teraz tak, załóżmy, że nie będę miał na scenie tego światła, tylko to światło odsunę i ustawię je w ten sposób, żeby miało zaznaczone sphere i miało zasięg tylko 5 jednostek. Niech to będzie światło, które jest czerwone. Dodam także światło, które jest zielone, które ma dokładnie te same ustawienia i światło, które jest niebieskie. Jeżeli w ten sposób wyrenderuję teraz moją scenę, zobaczę prawie całkowitą ciemność. Oczywiście mam jeszcze jasne tło, szare. Mogę je również zmienić na czarne. Dzięki temu nie będzie go widać. Mam wszystko czarne. Gdyby teraz z tego plane'a wylatywał system cząstek, który miałby za zadanie ustawiać te wszystkie światła, dodam je do grupy. Ta grupa niech się nazywa na przykład światła. To wtedy te światła będą się wysypywały tak jak normalne cząstki. Wybiorę je sobie stąd. Niech one się tu wygenerują. Lecą teraz losowo mniej lub bardziej, więc może tę losowość usunę. Normal może zostać. Dam ich tylko więcej. Niech ich będzie na przykład 200. Chodzi mi o to, żeby taki strumień świateł poleciał. O dobra, teraz się sypnęły. Proszę zobaczyć, te światła dotykają w pewien sposób swoją objętością świecenia tego plane'a. Jeżeli teraz zrobię render, to zobaczę całkiem fajnie wyglądający, kolorowy rodzaj poświaty na tym plane'ie. I to jest sposób na zrobienie cząstek, które świecą same z siebie. Jeżeli te światła miałyby większy zasięg, na przykład nie włączałbym tego sphere, tylko dystans zostawiłbym na 5, to znaczy, że w odległości 5 jednostek światło będzie świeciło w połowie tak silnie, to będę miał scenę o wiele bardziej jasną. Wezmę także dla tego światła, usunę sphere i dlatego, jeżeli teraz zrobię render, to te światła oświetlają mi już zdecydowanie całego plane'a. Ale mogę teraz wstawić jakąś przeszkodę dla światła, która będzie sobie stała tutaj, będzie taka w miarę spora. No i teraz zobaczymy, co wyjdzie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Mam dużo świateł, one oczywiście rzucają cień, który jest dość ostry, ale te światła generują mi takie zjawisko podobne troszeczkę do wolumetrii. Tutaj widać, że scena już się przepaliła w tym miejscu, ponieważ jest zdecydowanie biała. To jest wartość RGB tu na dole, wychodząca powyżej jedynki. A więc mam tutaj overbright i akurat zdech mi blender, super. W każdym razie dokończę tylko. Tego typu efekt służy do uczynienia sceny z systemem cząstek generowanym w jakiś tam sposób, w taki sposób, żeby ta scena była oświetlona przez te cząstki. Cząstki same z siebie nie generują światła, no więc w związku z tym można dodać taki efekt jak grupę świateł generowaną przez cząstki, aby one scenę oświetlały. Widać, że to potrafi blendera zamordować, trudno się mówi. Mogę go zawsze odpalić od nowa. Ok, jeżeli wezmę sobie Recovery Last Session, to mam tutaj coś z modyfikatora Boolean z poprzedniego tutoriala. No nic, dziękuję za uwagę, przepraszam za te kłopoty, mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście. Dzięki, do zobaczenia.